Bezwizowy wjazd na Białoruś dla obywateli Litwy, Łotwy i Polski. Obywatele Polski mogą wjeżdżać na teren Białorusi na przejściach granicznych tylko na białorusko-polskim odcinku granicy państwowej. Obywatele Litwy i obywatele, nieobywatele Łotwy mogą przekraczać granicę jak na przejściach granicznych na odcinkach białorusko-litewskich, tak i białorusko-łotewskich. Do wjazdu na Białoruś wymagane są następujące dokumenty. Ważny dokument przeznaczony dla wyjazdu za granicę. Ubezpieczenie zdrowotne. Dla podróżujących samochodem. Zielona karta. Nie ma ograniczeń dotyczących częstotliwości takich wjazdów. Jednak w ciągu roku kalendarzowego liczba dni spędzonych na Białorusi nie może przekroczyć 90. Obywatele krajów ościennych Unii Europejskiej mogą poruszać się po całym terytorium kraju, włącznie ze strefą przygraniczną bez przepustki. Przypominamy, że niepotrzebne są wynik testu PCR oraz certyfikat szczepienia. Zwracamy uwagę, że niemożliwy jest wjazd na Białoruś w ruchu bezwizowym w celu przejazdu przez terytorium Białorusi do państw trzecich, czyli tranzyt. Dotyczy to także osób, które jadą, by złożyć wniosek o pobyt czasowy lub w celu podjęcia pracy lub nauki. W powyższych przypadkach wymagana jest wiza Białorusi. Wszystkie istotne informacje o zasadach bezwizowego wjazdu na Białoruś zamieszczane są na portalu internetowym Państwowego Komitetu Granicznego Białorusi oraz w aplikacji mobilnej Granice Białorusi.